Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj po raz kolejny przedstawienie postaci widzów. Jak widzicie, zaczynamy naprawdę z grubej rury, dlatego że mamy Magusia, prawie 600 poziom top 3 serwera, ale zanim do tego Magusia przejdziemy, to oczywiście wytłumaczę wam, jak możecie wziąć udział w tej serii. Przede wszystkim, jeżeli jesteście wspierającym na YouTubie albo subskrybentem na Twitchu, to możecie zgłosić jaką tylko chcecie postać, może mieć ona nawet 20 poziom. Natomiast jeżeli nie należycie do tego grona, no to oczywiście powinniście mieć standardowo przynajmniej ten 400 poziom, dlatego że po prostu te odcinki z wyższymi poziomami się ciekawiej ogląda, są przyjemniejsze dla oka. Poza tym chciałbym uniknąć spamu jakichś 20-30 leveli, które tak naprawdę obecnie wbija się w 2 dni, żeby tutaj nie mieć zawalonego swojego kanału ze zgłoszeniami właśnie takimi postaciami. No i po prostu osoby, które wspierają na YouTubie albo subskrybują na Twitchu, powinny mieć też powiedzmy jakieś tam korzyści, dlatego też coś takiego wymyśliłem. Jak w ogóle możecie zgłosić się do tej serii? Przede wszystkim wchodzicie do mnie na Discorda, ja tutaj sobie odpaliłem, żeby wam dokładnie wytłumaczyć. Wchodzicie do mnie na Discorda, link jest oczywiście w przypiętym komentarzu albo opisie. Akceptujecie zasady, no i dostajecie rolę, pojawiają wam się wszystkie kanały. Macie taki kanał, który nazywa się Boty, wchodzicie w niego, no i w prawym górnym rogu macie taką pineskę przypięte wiadomości. Rozbijacie sobie te przypięte wiadomości i macie wiadomość od bota API, która nazywa się przedstawienie postaci. Jak najedziecie na tą wiadomość, to pojawia wam się guzik skocz, klikacie to skocz, no i wtedy was przenosi po prostu do tej wiadomości, no i macie coś takiego jak dokonaj wyboru. Rozbijacie to dokonaj wyboru, no i pojawia wam się przedstawienie, wybieracie to, no i wtedy bot się do was odzywa, zadaje wam kilka pytań odnośnie waszej postaci, no i jak odpowiedzie na te pytania, to ja dostaję na takim swoim specjalnym kanale do tego wasze zgłoszenie i mogę je zaakceptować albo odrzucić. Jeżeli spełniacie wymagania, o których wspomniałem przed chwilą, czyli tamten 400 poziom, wspierający, subskrybent i tak dalej, no to oczywiście ja wasze zgłoszenie zaakceptuję. No a jeżeli nie, no to je odrzucę, o czym też zostaniecie poinformowani. Dobra, tak się rozgadałem, ale mam nadzieję, że wszystko wam dobrze wyjaśniłem. Jeżeli chodzi o tą serię jeszcze, to tak, ten odcinek nagrywam 7 grudnia, raczej wrzucę go tego samego dnia, ale żebyście mieli świadomość, z którego dnia są po prostu wasze postacie. No i oczywiście standardowo lecę sobie od najstarszych zgłoszeń do najnowszych, więc jeżeli wy zgłosiliście się ostatnio, a wasza postać nie pojawiła się w tym odcinku, no to najprawdopodobniej pojawi się w którymś z kolejnych. Dobra, chyba możemy zaczynać. Mam nadzieję, że wszystko jasno wyjaśniłem, bo powtarzam to co odcinek w tej serii, no i tak są pytania, jak się zgłosić, gdzie to dokładnie jest i tak dalej, więc teraz wam to bardzo, ale to bardzo dobrze wyjaśniłem. No i standardowo zapomniałem o swojej formułce, dlatego nagrałem to już po nagraniu tego odcinka. Pamiętajcie, żeby zostawić kciuka w górę, pamiętajcie, żeby subskrybować z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać w komentarzu, to już może bardziej pod koniec tego filmu, która postać dzisiaj pokazanych wam się najbardziej podobała. Tak jak mówię, to już bardziej pod koniec, no ale pamiętajcie o tym. No a my lecimy już do pierwszej postaci. No i mamy pierwszą postać. Pierwsza postać, która jak widzicie nazywa się Citek25. W momencie zgłoszenia, to było w ogóle 10 września, czyli już kilka ładnych miesięcy temu, postać miała 572 poziom, teraz ma już 591. Serwer, na którym gra, to jest 35 polski. Mamy styl gry grzybiarz, no i screen z postaci to nieważne. Dodatkowe informacje, gram od początku z 2 miesiącami przerwy i po tej przerwie w jeden dzień nie zrobiłem awki. Kopalnia klejnotów 86 poziom, kopalnia złota 82. Lochy to karczma w mroku 8/10 oraz olim w mroku 7/10. Pety wykarmione już bardzo dawno temu, aura 66, runy maksymalne. Dzięki klepsydrom nadal gram, bo ogarnięcie postaci zajmuje mi 10 minut i w doskoku reszta. Grzybów wydałem sporo, bo prawie 300 tysięcy, ale spowodowane tym, że wszystko w twierdzy pomijane. Okej, kurde, bardzo dużo grzybów. 300 tysięcy na postać na polskim serwerze to naprawdę rzadko się zdarza. No a tu widzimy Citek top 3, no i jednak wydał bardzo, ale to bardzo dużo tych grzybów, no ale faktycznie tyle grzybów można wydać tylko jak się pomija tą twierdzę, po prostu tam skipuje budynki. No i dobra, co my tutaj mamy? Serwer 35 polski, tak jak już powiedziałem, więc jeden z naprawdę fajniejszych serwerów, szczerze mówiąc. Bardzo dużo tutaj, jak widzicie, mocnych osób w dalszym ciągu gra. To był w ogóle serwer, na którym wychodził Paladyn swoją drogą, no ale zobaczcie, że po czasie bardzo się to fajnie wymieszało i w sumie w tym top 30 jest więcej magów, aniżeli jakiś Paladyn.
problemów. No ale dobra, co do Citka, to tak, przede wszystkim opis. Tutaj mamy, kiedy kopalnię 20 wbił. No pamiętajcie, że zgłoszenie było tam powiedzmy w połowie września, więc na pewno troszkę te budynki podskoczyły od tamtego właśnie czasu. No ale dobra, mamy kiedy wbił 350 level. Zobaczcie, 11 maja 2019 roku 350. No a teraz mamy końcówkę 2022, no i już będzie prawie 600 poziom, więc śliczna postać. Tornado kiedy skończone, Góra Olimp to pewnie w świetle, Esteros no to oczywiście wydaje mi się, że też w świetle chyba, ewentualnie w mroku, no ale nie wiem, raczej światło. Mamy 13 piętro, no i mamy 500 level, który był wbity 3 kwietnia 2021 roku, drugi na tym serwerze. Zobaczcie na różnicę czci, nie jest jakaś giga duża, no ale jednak top 1 i top 2 mają delikatną przewagę nad właśnie top 3. Ciekawe, z czego to wynika, czy może z tej przerwy dwumiesięcznej, czy z czegoś, no ale tak czy inaczej postać naprawdę topowa. No i dobra, jak tutaj prezentują się statystyki? Opis sobie ładnie ogarnęliśmy, gemiki zobaczcie, po 1970, po 1969, tam już tu po 1986, nawet no już blisko 2000, więc naprawdę śliczne gemy, itemki poulepszane razy 16, razy 17, więc tak samo potężnie. No i dobra, boczki 2100 około, więc powiedzmy, że w porządku. Jeżeli chodzi o inteligencję, prawie 76 tysięcy, jeżeli chodzi o HP, 40 tysięcy, szczęście 2300, więc też w porządku, jak na powiedzmy taki staż postaci oczywiście. No i jeżeli chodzi o pancerz, no to mamy, no to nieważne, 10% wiadomo jest. Klaserka 99,56%. Możesz napisać, Citek, jeżeli oglądasz, z czego to wynika. Bardzo możliwe, że ten klaser znowu jest zbugowany i po prostu ja widzę mniej, aniżeli faktycznie mają. Wydaje mi się, no bo zobaczcie, tutaj na przykład Martinio już ma o wiele mniej tego klaserka, no ale top 3 ma tego klasera tyle samo, 99,56%. Więc wydaje mi się, że albo nie robiliście jeszcze tych nowych lochów, co wątpię szczerze mówiąc, albo po prostu tutaj no coś to źle pokazuje i tak naprawdę macie 100%. Dobra, jeżeli chodzi o statystyki, no to bardzo fajnie rozłożone, w sensie ja bym podobnie leciał. Tu widzimy, że masz 40 tysięcy tego HP, teraz chyba sobie podbijasz inteligencję, masz około 2 razy więcej inteligencji od HP i ja na swoim magusiu planuję tak samo te statystyki rozkładać i też wydaje mi się, że to jest dość dobre dla maga, że jest po prostu w porządku. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Oczywiście wiadomo, ty tutaj się w tym momencie, powiedzmy, że bijesz z Fruxonem, no to jednak więcej tej inteligencji ci się, nie wiem, czy przyda, szczerze mówiąc. Może tutaj akurat na Fruxona więcej tego HP by było ok, no ale na przykład taki Asylum, no to na pewno tej inteligencji będzie tutaj potrzeba więcej na niego, no ale to tylko tak sobie mówię. Tak jak mówię, ja raczej również był tej inteligencji leciał 2 razy więcej od HP i ty mniej więcej tak robisz. Kurde, no nie ma do czego się przyczepić, bardzo fajna postać, bardzo mi się podoba, bardzo mocno zaczęliśmy, przeważnie tak kończymy odcinki, a teraz tak się ułożyło, że taką silną postacią, prawie 600 poziomem zaczęliśmy odcinek, bardzo ładnie, a my możemy sobie lecieć dalej. Kolejna postać, serwer 55 międzynarodowy, no i mamy Anginiaka, który gdy się zgłaszał, było to także 14 września 2022 roku, czyli tak jak kolega wcześniej, miał 343 poziom, w tym momencie już ma 381, no i napisał, że styl gry Echo, dodatkowe informacje nic nie dodał, no i w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o to zgłoszenie, więc zobaczmy, co tutaj mamy ciekawego. Wojownik, jak widzicie, tak jak wspomniałem, 381 level, no i co, mamy itemki ulepszone razy 10, widzę, że wszystkie, więc wszystko fajnie, równomiernie, tak jak być powinno, kamyczki tak samo, no 585, zgaduję, że to są jeszcze kamyki z 10 kopalni, więc pewnie troszeczkę tutaj Anginiak poczeka, zanim sobie te kamyki wymieni, no ale zgaduję, że w tym momencie o, dokładnie, jest podczas stopowania lochów, w trakcie, że tak powiem, stopowania lochów, może bardziej, także wymiana tych kamyków jakoś giga mocno w tym momencie nie jest mu potrzebna, no i zaczął na poziomie 373, co wydarzyło się 6 listopada 2022 roku. Mamy kiedy wystartował równo ze startem serwera, mamy kiedy wbił 100 level, 200, 300, więc wszystko tak naprawdę jest udokumentowane w opisie, no i co więcej, itemki już sprawdziliśmy, boczki po 1230 około, więc powiedzmy, że git, ja bym już nie ruszał, jeżeli chcesz, to możesz tam dobić, żeby było tak, jak powinno być książkowo, powiedzmy, jak tam mówiłem w tym odcinku o rozwoju statystyk na postaci, ale ja na twoim miejscu bym tutaj już tych boczków nie dorzucał, ja sam mam po 1400, więc też nie jakoś giga dużo, no i dobra, szczęścia mamy 1450, więc tak samo już bym nie dawał, no i jeżeli chodzi o statystyki, to idziesz 1 do 1, dokładnie 1 do 1, jak widzimy tutaj co do jednej statystyki, więc jak najbardziej w porządku.
również tak samo na swoim wojowniku tutaj idę, również 1-1, także no nie ma tak naprawdę po raz kolejny do czego się przyczepić, bardzo fajna postać, 95% klaserka, no ja tu tak delikatnie ze sobą porównuję. Wiadomo, bo jednak ten sam serwer, również wojownik, no i mniej więcej w sumie to zaczęliśmy w tym samym czasie, więc można delikatnie porównać, no ale klaserka również 95%, myślę, że tyle, ile być powinno. Dobra, bardzo fajna postać, nie ma co przedłużać, nie ma co tutaj prostować, wszystko fajnie zrobione, a my możemy lecieć dalej. Kolejna postać, serwer 43 międzynarodowy, mamy Maciosa, łowca demonów, 415 poziom, w momencie wysyłania zgłoszenia, czyli 21 września miał 399 poziom, napisał, że gra Eko, no i dodatkowe informacje, biedne Eko stopuje lożki do 470 poziomu, brakuje Tricera, Kloca i Posejdonga, Esteros zakończy na 400 poziomie, no to ten Esteros pewnie już skończył z tego co napisał, no i właśnie jeszcze tutaj informacja, przed tym zgłoszeniem miałem zgłoszenie od gracza Ela, serwer 36 Polski, natomiast gdy próbowałem wyszukać tej postaci, to po prostu jej nie było, nie wiem czy nick został zmieniony, czy po prostu postać została usunięta, no ale póki co pominąłem to zgłoszenie, jak właściciel tego konta ogląda, to może się do mnie odezwać, no i wtedy najwyżej będzie w którymś z kolejnych odcinków, o ile oczywiście nadal gra. Dobra, co do Maciosa, no to jest to słynny klerdonowy z Discorda, no i zobaczmy jak ta jego postać wygląda. Itemki tutaj razy 10 poulepszane, razy 11, więc powiedzmy, że ok. Gemiki już widzę, że różne, bo po 700, tu nawet prawie 900, tu mamy 630, także już na pewno ta kopalnia klejnotów nie jest na poziomie 10, tylko wyższym. Co do tego Tricera Kloca, oczywiście to mówię, w opisie mamy co, kiedy, jak stopuje lochy od poziomu, wow, bardzo wcześnie zaczął, od poziomu 340 do 460 z tego co tu widzimy, czyli 10 leveli wcześniej aniżeli napisał w zgłoszeniu. Mamy expig oczywiście do 460 levela, mamy nawet reklamę kanału na YouTubie, kto chce to sobie może wbić, no i mamy setny level, 200, 300, 350, 400 i 500, tu już daleko idące plany w ogóle co do tego 500, ale to bardzo dobrze. No i co jeżeli chodzi o statystyki, klaserek jak najbardziej ok, myślę, że jak na ten level, no to mniej więcej taki powinien być. Boczki po 1365, no to mniej więcej tak jak ja bym zostawił, też raczej bym się tu nie czepiał. Szczęścia 2200 też już możesz nie dawać. No i jeżeli chodzi o statystyki, to mamy 11,5 prawie 1000 zręczności, no i 4300 HP. No dobrze, generalnie dobrze. Jak na łowce demonów, ja bym chyba podobnie to rozbijał i podobnie będę szedł u siebie, dlatego że łowca demonów, no polega na tych odrodzeniach i po prostu na ogromnych hitach, jak ta walka trwa. Wiadomo, im dłużej, tym te hity są mocniejsze, no a przez to, że łowca się odradza, no to ta walka troszkę trwa, także ja tutaj jakoś tego HP bym bardzo nie dociskał, głównie ta zręczność. Na swoim łowcy demonów na S38 polskim też tak szedłem, że miałem 3 razy więcej zręczności w podstawie od HP, więc coś takiego mniej więcej bym robił, także na razie sobie jak najbardziej możesz tak postać rozwijać, no i w sumie tak samo jak przy poprzedniku, powiedzmy, nie ma do czego się przyczepić, a my możemy lecieć dalej. Kolejna postać, serwer 39 polski, mamy Paladyna 400, prawie 17 poziom, QT45, oczywiście wiem jak to powinienem przeczytać, no ale nie będę tak tego czytał na odcinku. No i co QT nam tutaj napisał? Przede wszystkim styl gry free to play, w momencie wysyłania zgłoszenia, czyli 26 września miał 401 level, czyli wbił no 15 leveli, prawie 16 od tamtej pory. Dodatkowe informacje, 0 kupionych grzybów, miałem przerwę 2 miesiące. No właśnie, serwer 39 polski stoi już ponad tak naprawdę 2 lata z tego co się orientuję, no i QT jako gracz free to play już tutaj do top 100 powoli się wbija i podejrzewam, że będzie coraz wyżej, także no jako gracz free to play również regularną grą można, jak widzicie, co już zresztą wielokrotnie w tej serii było widać, osiągnąć wysokie miejsca. No ale dobra, co my tutaj mamy, jeżeli chodzi o itemki, wszystkie ulepszone razy 13, zobaczcie tutaj co niektóre razy 12, no ale też wszystko ładnie i powiedzmy równomiernie. Jeżeli chodzi o gemiki, no to mamy po 850, nie, tam w broni prawie 900, tutaj troszkę ponad 800, no też te gemiki są w miarę wrzucone, no powiedzmy z tego samego poziomu kopalni, prawie 98% klaserka, więc też jak najbardziej git. Co mamy w opisie? Full free to play, top 5 paladyn, ulepy 10 na 10, salka 20, klaser 98% plus wszystkie itemki, pupil gildyjny 430 poziom, topowe miejsce, czyli pewnie najwyższe w sali chwały 79, 81 osiągnięć na 103, aura 38, KKA, kopalnia chyba klejnotów 22 level, kopalnia złota chyba 35 level, akademia 20 level i skarbiec 20 level. Okej, wydaje mi się, że to o to chodzi.
Także bardzo ładnie opisana postać tutaj pod odcinek. No i dobra, co jeżeli chodzi o statystyki? Boczki mamy po 2000, więc powiedzmy, że git. Jeżeli chodzi o szczęście, to 2600. Tu nawet troszeczkę przesadziłeś, bym mógł powiedzieć, no ale już po prostu tego nie wrzucaj, niech to tak sobie zostanie. No i główna statystyka 6700 prawie siły, no i 5600 HP. Czyli tu delikatnie odbijasz tą siłą od HP, ale nie jakoś bardzo. No i w sumie to jest poprawne. Jak na paladyna, to jest, wydaje mi się, że poprawne. Można iść 1:1, można delikatnie siłką odbić od HP, no ale żeby tu się nie zrobiła jakaś ogromna przepaść, no bo jednak paladyn ma ten przelicznik na HP razy 5, więc wypada mieć tutaj tego HP wrzuconego jak najwięcej tylko możesz. No i co? Kurde, kolejna postać, do której nie mogę się za bardzo przyczepić. Wszystko fajnie rozłożone, wszystko fajnie poulepszane, fajnie zbudowana postać. Ciśnij sobie tutaj dalej, jak wbijesz powiedzmy 500 level, mam nadzieję, że starczy ci cierpliwości do tej gierki. Jak wbijesz 500 level, to możesz ewentualnie po raz kolejny się zgłosić, bo to na pewno będzie fajne osiągnięcie, ale tak czy inaczej bardzo fajna postać, a my możemy lecieć dalej. Kolejna postać, serwer 47 międzynarodowy, mamy Kopocia 96, pozdrawiam Kopocia, bo akurat jego kojarzę bardzo dobrze, czy to ze streamków, czy to z komentarzy na YouTubie. No i mamy zgłoszenie wysłane 27 września, miał wtedy 431 level, w tym momencie ma 449, berserk, styl gry eko, no i dodatkowe informacje, start gry tydzień po starcie serwera, zakupione grzybki około 4500, ale oczywiście wydane w lochy. Bardzo dużo błędów na początku, ponieważ berek to była dla mnie nowość, miałem pauzę od gry około 8 lat, coś takiego. Wcześniej na serwerze 13 grałem do 300 poziomu. Gram jeden pasek, ale na gryfie, a w weekendy staram się 3 paski robić. Lochy, światło zamknięte, Tornado 998, pozdro byku. Pozdrawiam oczywiście również, w tym momencie zapewne już to Tornado zamknąłeś. No i dobra, tutaj Kopoć jeszcze zrobił małą aktualizację, tylko muszę ją znaleźć, bo dopisywałem sobie tu na tym swoim kanale. Dokładnie, 15 listopada, siemano, update do zgłoszenia. Od 8 listopada gram 3 paski, kopalnia gemów 35, kopalnia złota 31. Dobra, czyli pewnie po prostu teraz 3 paski lecą non-stop. No w sumie jak na gracza eko, no to te 3 paski na gryfie powinny lecieć codziennie, tak mi się przynajmniej wydaje. No ale dobra, przechodzimy tutaj do postaci, mamy top 65 na tym serwerze. No i co możemy tutaj więcej powiedzieć? 98,5% klaserka, więc jak najbardziej w porządku, jak na ten level. Zobaczmy może opis, czy tutaj coś ciekawego jest. Najwyższy ranking, Kopot 96, grasz też na W50 i W57, co ciekawe. Mamy start, mamy 300 level, 350, 400, twierdza 20, Hog 20, pet gildyjny 460, no i ulepy 10/10. Ciekaw jestem, czy stopujesz lochy, możesz w sumie napisać, czy jednak, chociaż w sumie Tornado tam pisałeś, że już masz prawie skończone, to wątpię, że lochy akurat stopujesz. No ale dobra, nieistotne. Jeżeli chodzi o boczki, prawie 1600, prawie 1700 szczęścia, więc chyba git, ja już bym tutaj nic nie dorzucał. 17,500 siły, no i mamy 5000 HP. Jak na berserka, wydaje mi się, że okej. W sensie, no ja też na swoim berserku szedłem 3 razy więcej siły od HP w tych podstawach. Raczej będzie to odpowiednie, no berserk musi zabić, zanim jego zabiją, więc ja na twoim miejscu, no teraz bym poleciał, nie wiem, może do 18000 siły, potem do 6000 HP, no i coś takiego sobie utrzymywał. Statystyki mają to do siebie, że zawsze ewentualnie jak ci będzie potrzeba, to będziesz mógł tego HP sobie więcej dobić, zamiast tutaj iść dalej w siłkę, więc z tym problemu nie będzie. Ale ogólnie itemki ulepszone razy 11, tutaj mamy gemiki po 1100 około, powiedzmy taka średnia, więc postać po raz kolejny bardzo, bardzo fajna, bardzo fajnie rozwinięta, nie ma do czego się przyczepić, no a my lecimy sobie dalej. Kolejna postać, Grzelak, serwer 13 Polski, mamy gracza free to play, w momencie wysyłania zgłoszenia, czyli 28 września, miał 458 level, w tym momencie już ma 470. No i dodatkowe informacje, klaser nie na 99%, bo mi się nie chce po prostu szukać, brakuje kilku legendarek i karuzeli. Okej, jeżeli chodzi o legendarki, to one się nie wliczają do procentów w klaserze, może chodziło ci o itemki epickie, ale jeżeli chodzi o te itemki, które można dostać z legendarnego lochu, to one się nie wliczają, także na spokojnie. Ale dobra, widzę, że klaserka, no 96%, to faktycznie mógłbyś go raczej mieć troszeczkę wyżej, no ale nie ma tragedii, szczerze mówiąc, dobrze, że o tym napisałeś. No a jeżeli chodzi o karuzele z idolami, no to faktycznie stamtąd przeciwnicy do tego klaserka się zaliczają. Tak jak wspomniałem, serwer 13 Polski, gracz free to play, no i zobaczmy, co my tutaj ciekawego mamy. Top 100 tego serwera, no serwer 13 Polski, bardzo, ale to bardzo stary serwer, itemki poulepszone razy 11, razy 12, tutaj brońkę masz razy 16, nie ma co aż tak wybiegać, powiedzmy, z
jednym itemkiem, nie ma co jakoś tam jednego o wiele bardziej ulepszać aniżeli resztę, zawsze mogłeś po prostu zamiast tą broń na razy 16, to tutaj sobie resztę tych itemków, co masz razy 11, poulepszać na razy 12 i tak samo broń na razy 12 zostawić, to taka powiedzmy rada ode mnie. No ale oczywiście będziesz, zrobisz co będziesz uważał, może tak. No i jeżeli chodzi o opis, to nic nie mamy ciekawego, tak jak mówię, klaserek 96%, pewnie mógłbyś go jeszcze podszlifować, na pewno jeszcze tam ze 2% by ci mogły wpaść plus minus, no ale tak czy inaczej nie ma tragedii. Tygrys, wiadomo, no grasz free to play, no i dobra. Jeżeli chodzi o boczki, no 3200 masz boków, 2600 szczęścia, bardzo dużo, nawet więcej niż powiedzmy w tym moim poradniku do rozdawania statystyk na waszych postaciach, więc no zdecydowanie już tutaj boków nie dawaj, szczęścia tak samo nie dawaj, postać może być bardzo stara i po prostu kolega mógł mieć na niej przerwy i tak dalej, a wiadomo, że kiedyś jak jeszcze nie było czarnych gemów i w ogóle to troszeczkę były inne taktyki rozdawania tych statystyk, więc tak też może być. Natomiast co jeżeli chodzi o główne statystyki, 17100 inteligencji i 4500 wytrzymałości. No grasz magusiem, ja bym na twoim miejscu, nie wiem, może dobił do 20000 tej inteligencji, no i potem zaczął sobie podbijać HP do jakichś 10 tysięcy, żeby tak jak wspomniałem wcześniej mieć około 2 razy więcej tej inteligencji od HP, no ale tak czy inaczej obecnie jeszcze jesteś na takim etapie, gdzie tak naprawdę nie bijesz się o te najwyższe miejsca powiedzmy w rankingu, tylko tutaj powoli się wspinasz, więc będziesz się zapewne wspinał po prostu regularną grą, także nie ma sensu jeszcze się konkretnie tam powiedzmy jakoś budować pod konkretnych przeciwników, no ale generalnie też no napisałeś o klaserze, więc powiedzmy nie będę się czepiał, bo napisałeś wprost, że ci się nie chce, no w wolnej chwili możesz to zrobić, bo wiadomo, że to tam pomoże w progresie postaci, no ale jak ci się nie chce, no to trudno, no ale tak generalnie to nie ma za bardzo do czego się doczepić. Również bardzo fajna postać, bardzo wysoki poziom, niedługo 500, a my lecimy sobie dalej. Kolejna postać, serwer po raz kolejny 13 Polski, w ogóle te dwie osoby, czyli Cuba, no i tam kolega wcześniej, Grzelak, w tym samym dniu tak naprawdę wysłali zgłoszenie, 28 września, tylko że jeden rano, a drugi przed północą. Mamy Cubę 1-2-3, w momencie wysyłania zgłoszenia, czyli 28 września miał poziom 517, w tym momencie już ma 534, także no kolejna bardzo fajna postać do oglądania. Co mamy więcej? Styl gry grzybiarz, no i dodatkowe informacje, gram od 2011 roku z długimi przerwami, od 2018 gram bez przerw. Dokładnie tak jak myślałem, podejrzewam, że kolega wcześniej również, w ogóle to jest ta sama gildia, zwróćcie uwagę, podejrzewam, że kolega wcześniej również jakieś tam przerwy miał, a ta jego postać jest bardzo, bardzo stara. Dobra, co do Cuby, to mamy top 20 serwera, niech mi się tutaj wczyta całość, żeby to lepiej wyglądało, no ale tak czy inaczej, jeżeli chodzi o jego postać, no to już naprawdę wygląda świetnie. Nie wiem, czemu się tu nie wczytuje. Dobra, nie będę nic kombinował, bo jeszcze się topka zepsuje. Tak czy inaczej, 534 poziom, itemki widzę, że poulepszane razy 10, razy 11, plus minus gemiki po 1600, no ale tutaj tak samo. Tą broń masz ulepszoną razy 14, a resztę tylko razy 10, razy 11. Tak jak w przypadku kolegi wcześniej, też bym jakoś bardzo nie wybiegał jednym itemkiem z ulepszeniami. Mógłbyś na przykład zamiast tej broni razy 14, to wszystko powiedzmy razy 11 poulepszać, czy tam nawet razy 12, także to taka również rada ode mnie powiedzmy. Jeżeli chodzi o klaserek, no to tu już zdecydowanie lepiej, 99%, więc jak na ten poziom to jak najbardziej git. Zobaczmy sobie opis, 24 maja 2011 start, najlepsza pozycja 9, no i co jeżeli chodzi o, zobaczcie, tutaj mamy starą postać, bardzo starą, to już jest nawet potwierdzone, no a tutaj boczki nie są aż tak dopchane, boczki mamy prawie po 1800, szczęście 2500, więc tu już to wygląda zdecydowanie lepiej. Także ja na twoim miejscu, szczerze mówiąc, już bym jakoś bardzo tych boków i szczęścia nie wrzucał. Jeżeli chodzi o inteligencję, to mamy 45 tysięcy, no i HP mamy prawie 21 tysięcy, więc również mniej więcej dwa razy więcej inteligencji masz od HP. Fajnie, fajnie, nie? Ja tak jak mówię, w ogóle dzisiaj sporo magusiów, tak jak mówię, ja bym leciał podobnie, jeżeli chodzi o mojego maga, i tak planuję w ogóle lecieć, zobaczymy jak to wyjdzie, więc również tutaj nie mam za bardzo do czego się przyczepić, również bardzo fajna postać, na takie postacie z poziomem 500+, bardzo przyjemnie się patrzy, także pozdrawiam w ogóle tutaj całą gildię Muminki, bo widzę, że tak jak mówię, już to jest druga osoba z tej gildii, która się zgłasza do przedstawienia, bardzo fajna postać, do niczego się nie czepiam, a my możemy lecieć dalej. Kolejna postać, serwer 6 po
Polski, no i mamy Zwistera. Zwister, który w momencie wysyłania zgłoszenia, czyli to było 1 października, miał poziom postaci 290. W tym momencie ma 324, no i napisał styl gry grzybiarz. No coś mi się tutaj nie klei. Zobaczmy jeszcze dodatkowe informacje. Gram około 3 miesięcy, kupuję grzybki, jestem aktywny i loguję się codziennie. Mój styl gry jest 50 na 50, trochę golda, trochę expa, ale głównie gold. O kurde, no powiem ci, że no mamy pierwszą postać, gdzie tutaj będę musiał się niestety przyczepić. Mam nadzieję, że się nikt nie obrazi. Tak czy inaczej, jeżeli chodzi o ciebie, Zwister, no to tak, napisałeś, że grasz na grzybach. To pierwsza rzecz, która mi się tu za bardzo nie zgadza, dlatego że mamy raptora przede wszystkim, czyli wierzchowca 30%. Jeżeli grałbyś nawet chociaż eko, no to miałbyś te 50%. Jeżeli chodzi o twój rozwój, to też jakoś szybko nie levelujesz. No tu podki masz, gildie masz, więc zgaduję, że grasz cały czas aktywnie, no ale tak czy inaczej, no jakieś tu ewidentne, powiedzmy, są problemy w tym levelowaniu. Na pewno nie grasz na grzybach, bardziej bym tutaj powiedział, że grasz, nawet bym powiedział, że free to play chyba. O, tu napisałeś, że grasz free to play, zobacz. No to nie wiem, to musiałeś mnie okłamać chyba w tym zgłoszeniu w takim razie. Free to play, no to już bardziej by to pasowało. Wystartowałeś 6, w sensie w czerwcu 2022 roku. Mamy kiedy 280 level, 290, 300, 310, 320. No więc grasz tu na pewno regularnie, no ale również no, należy wspomnieć, że grasz sobie po prostu free to play, a nie tak jak napisałeś w zgłoszeniu, że na grzybkach. No i druga sprawa, do której się tu muszę przyczepić, zanim w ogóle zerknę bardziej na twoją postać, no to twój styl gry. Na tym etapie zupełnie nie opłaca ci się grać na golda. Tu napisałeś w ogóle 50 na 50, ale głównie gold. No nie, na tym etapie lecisz po prostu w expa, bo na tym etapie tego expa będziesz dostała w ogóle najwięcej, a golda dostajesz jeszcze bardzo, bardzo malutko. Tu możesz sobie przypomnieć, jak wygląda wykres expa i golda, no i tak naprawdę wszystko na nim zobaczysz, więc zupełnie nie opłaca ci się lecieć w golda jeszcze na tym etapie, tylko po prostu leć sobie tutaj w expa. To zdecydowanie, bo szkoda twojego czasu, szkoda postaci, zdecydowanie szybciej lecąc na expa możesz tutaj wbić wyższy poziom, no i wtedy tego golda będziesz o wiele więcej ze wszystkiego zarabiał. Dobra, jeżeli chodzi o klaserek, tak samo, 82,5% na tym etapie, no doszły nowe lochy, tego klasera na pewno nie będziesz miał tyle co kiedyś, powiedzmy na tym 320 levelu, kiedyś się dało już około 90% mieć na tym poziomie, no ale tak czy inaczej chyba jakieś, nie wiem, 80, może 8, 87, no na pewno te kilka procent jeszcze możesz wycisnąć, więc ja jeszcze bym się skupił tu na tym klaserku. No i dobra, boczki masz po 2000 około, więc już bym więcej nie dorzucał, 200 szczęścia, więc też już bym nie dorzucał, prawie 3000 siły, no i też HP masz prawie 3000, więc chyba idziesz 1:1, jak na wojownika to akurat w porządku, tutaj się nie czepiam. No i dobra, dalej, itemki. Itemki masz, z tego co widzę, poulepszane w cały świat. Tak samo, brońka razy 9, tarcza razy 9, no a tu itemki razy 4, razy 5, razy 6, więc postara się to mniej więcej równomiernie sobie poulepszać i tak trzymaj. Na przykład, nie wiem, wszystko razy 7, no nie, łącznie tutaj z bronią i starczą, no i wtedy będzie najlepiej. Jeżeli chodzi o opis, no to już sobie sprawdziliśmy. No i co? I chyba tyle, nie? Chyba tyle. Wystartowałeś na bardzo starym świecie, ale wiem, że ludzie tak robią, żeby od razu mieć fajne bonusy z gildii, żeby od razu mieć czarne gemy. Tu widzę, że te gemiki masz po 400, nawet 500, tam 429. Tu masz też trochę czarnych, no tu zdecydowanie sobie wsadź jakiś gemik w pasek tak samo, bo bez gemika nie ma co paska trzymać. Lepiej byle jaki wrzucić, żeby tylko był, skoro i tak masz slota. No i tyle, nie? No troszkę się tu poczepiałem, no ale myślę, że po moich radach ta postać bardziej wyjdzie, powiedzmy na prostą, no i będziesz szybciej levelował. Jeżeli coś jeszcze nie wiesz albo coś chciałbyś dodać, to pisz w komentarzu, no a my możemy lecieć dalej. Kolejna postać, serwer 45 międzynarodowy, mamy Miechola, 401 poziom w momencie wysyłania zgłoszenia, to było 9 października, w tym momencie już ma poziom 413, gra sobie free to play, no i dopisał tutaj, że pierwsze konto, dużo błędów, przez długi czas miałem niski klaser oraz nie robiłem misji dnia i walk na arenie, dużo golda straciłem nie odkładając itemów do Wiedźmy oraz kupując wszystko w gabinecie magii, aby znaleźć podki. Jeśli chodzi o ulepszenia, to powoli je naprawiam, ale dopiero na nowych itemkach z legendarnego lochu. Z czasem wszystko będzie na razy 10, bo pewnie chodzi tutaj o ulepszenia od kowala. No i dobra, jeżeli chodzi o Miechola, to co my tutaj mamy? Mamy łowcę demonów, 413 poziom, tak jak powiedziałem w tym momencie. Free to play, więc też nie można się tu jakoś bardzo czepiać. No Miechol niestety w tym momencie jest, kurczę, ubrany chyba w ekwipunek do...
robienia awki, więc no niestety nie będziemy mogli, może jeszcze pod koniec zobaczymy, może się przebierze, no ale nie będziemy mogli ocenić za bardzo. Tu widzimy, że brońkę ma razy 10 ulepszoną, więc może już sobie jakoś tam wyprostował te ulepszenia, no ale nie będziemy za bardzo mogli tego ekwipunku ocenić, no ale dobra, to nie jest aż takie istotne. Mamy kiedy wystartował, że gra free to play, jakiego ma peta gildyjnego, ile ma rycerzy, kiedy wbił 400 poziom, jaki miał rekord w Elevatorze, jaki miał najwyższy ranking, no to w tym momencie już ma wyższy o jeden. Inne konta również, na W55 dokładnie, Miechol gra druidem, to go kojarzę, Miechola kojarzę ze streamków tak samo, często tam wpada na streamki pogadać na czacie, więc tak samo pozdrawiam, no i faktycznie na W55 sobie gra bardziej na grzybkach, no ale dobra, jak to tu wygląda? 97% klaserka, jak na ten poziom chyba git, chyba nie ma za bardzo co tam jeszcze dokręcać, boczki mamy po 2600, czyli tu chyba w ogóle idealnie książkowo powiedzmy, jak te boki powinny wyglądać, czyli tam około jedna, oj Boże, teraz nie pamiętam, nie chcę powiedzieć głupoty, 1/6 bodajże, czy coś takiego, 1/6 ceny głównej statystyki, nie jestem pewien, więc nie bierzcie tego jako pewnik, najlepiej sobie obejrzcie ten poradnik, w którym tam mówię, jak rozwijać te statystyki właśnie na postaciach, no ale dobra, boczków już bym tu nie dawał, szczęścia 2500 tak samo bym nie dawał, 8700 zręczności, no i 4000 HP. No teraz bym leciał głównie w tą zręczność i chyba tak robisz, tak mi się przynajmniej wydaje, no ale tak czy inaczej, no jesteś łowcą demonów, więc ja bym na twoim miejscu leciał teraz do jakichś, nie wiem, nawet 12 tysięcy w tą zręczność plus minus, na tym HP na razie bym się nie skupiał, powoli się tutaj wbijasz w rankingu, więc jest jak jest. No opis sobie przejrzeliśmy, szkoda, że nie ma tych itemków, w tym momencie pewnie Miechol robi awkę, no ale ciężko to zgrać, żeby akurat jak ja będę nagrywał odcinek, to każdy był w normalnym ekwipunku, no ale to nieważne, ekwipunek nie jest jakoś giga ważny. Mam nadzieję, że udało Ci się wszystko ulepszyć razy 10. Mam nadzieję, że zrobiłeś wszystko tak, jak chciałeś zrobić, że tak powiem. No i co? I tyle. Możemy lecieć dalej. Fajna postać, też nie ma do czego się przyczepić. No a my lecimy do kolejnej postaci. Kolejna i zarazem ostatnia postać w tym odcinku, dlatego, że jeżeli dobrze policzyłem, jest to już 10. Mamy serwer 49 międzynarodowy, mamy Magusia Matr. No i co nam tutaj ciekawego Matr napisał? Przede wszystkim poziom 404. Zgłoszenie w ogóle było wysłane 22 października. Wtedy miał 404, teraz ma 412. Styl gry Echo, więc w sumie nie wiem, no minęły już tak naprawdę, no półtora miesiąca około od zgłoszenia. Ja tutaj Matra kojarzę, Matr się często wypowiada na Discordzie i tak dalej, więc pozdrawiam, no ale nie wiem, czy wbicie tylko 8 leveli, jak dobrze liczę, przez półtora miesiąca grając Echo, czyli zgaduję, że grasz tutaj 3 paski codziennie, to jest na pewno dobry wynik. No pewnie stopujesz lochy, zakładam, zaraz zajrzymy w opis, no ale dobra, możesz napisać w komentarzu, to tak mi się tylko zrodziło powiedzmy w głowie, a dodatkowe informacje są takie. Kopalnię złota mam aktualnie na 23 poziomie, a zwykłą, czyli pewnie klejnotów, na 22. Przed Shakes and Fidget grałem w Hero Zero, z którego zrezygnowałem i zacząłem przygodę z tą grą. W48 to był mój pierwszy serwer, gdzie nie oglądałem żadnych poradników ani nic, gdy wyszło W49, przeszedłem na nie, gdzie zacząłem poznawać mechaniki oraz poznawać grę, dlatego to konto jest najlepsze. Okej, dobra, wszystko tutaj mamy wyjaśnione, no i zobaczmy, jak to konto się prezentuje. Tak jak mówię, Maguś 412 level, itemki, o kurde, tutaj się coś wydarzyło niedobrego. Widzę, że itemki poulepszane razy 10, gemiki też około 800, więc fajnie, tylko coś z tymi rękawicami jest nie halo, bo rękawice, a to może są jakieś stare rękawice, bo tu widzę, że też gemik zdecydowanie odstaje. Zobaczcie, wszędzie mamy po 800, no a tu mamy 680 tylko, no i rękawice są ulepszone zaledwie razy 2, więc może coś tutaj, nie wiem, albo zapomniałeś, albo specjalnie póki co się wstrzymujesz, zanim Ci polecą jakieś lepsze rękawice, nie wiem, tak jak mówię, zawsze możecie pisać w komentarze, jak są jakieś niejasności. No i dobra, 96% klaserka, jak na ten poziom? Zobaczmy jeszcze, teraz mamy kopalnię gemów 25 poziom i kopalnia złota 26, mamy kiedy wbił 400, mamy opis gildyjny, no i mamy 100 blochów, tak jak myślałem, stopujesz lochy w tym momencie, od poziomu 380 do 470 planujesz, no to może kurde samymi trzema paskami bez lochów 8 leveli w półtora miesiąca na tym etapie, no nie wiem, szczerze mówiąc, dochodzi ten kalendarz niby, chyba ze dwa kalendarze powinieneś mieć w tym czasie, czyli no to są dwa levele z samego kalendarza, no coś za mało, coś mi się wydaje za mało, ale nie jestem przekonany, ja tak tego nie przeliczam, powiedzmy, nie mam takiego kalkulatorka w głowie jak niektórzy, więc nie jestem przekonany, czy aby na pewno
Dobrze mówię, tak czy inaczej, no wszystko mamy fajnie w opisie, no i dobra. Co jeżeli chodzi o statystyki? Klaserka, mówię, troszkę mógłbyś jeszcze podkręcić, wydaje mi się, może z 1%, może z 1,5%, boczki po 1500, szczęście 1800, ja bym już chyba nie dawał, jak tam uważasz, inteligencja 9900, no i HP 4000. Dobra, więc zdecydowanie poszedłeś tą inteligencją, wyprzedziłeś, można powiedzieć, to HP, zdecydowanie, nawet nie dwa razy więcej, tylko jeszcze więcej. No, standardowo, ja bym tu może dobił do 10 tysięcy inteligencji, może poleciał w 5000 HP, żeby tą proporcję dwa razy więcej inty od HP zachować na tym magusiu. No ale co, Gryfosmog jest, komplet potek jest, wszystko tutaj spoko wygląda. Możesz napisać, z czego wynika zaledwie 8 leveli w tak, no można powiedzieć, chyba długim czasie, bo wydaje mi się, że to jest dość sporo, no chyba że grasz 3 paski tylko w weekendy, to wtedy by to wszystko wyjaśniało, powiedzmy, no ale jeżeli napisałeś, że grasz eko, to wydaje mi się, że 3 paski lecisz po prostu codziennie. No i tyle, tak jak wspomniałem, ostatnia postać, 10, mam nadzieję, że to przedstawienie Wam się podobało. Jeżeli chcecie wziąć udział w którymś z kolejnych odcinków, to polecam się cofnąć na początek filmu, bo tam tłumaczę, jak to zrobić. No i mam nadzieję, że się Wam podobało, tak jak mówię, subskrybujcie oczywiście z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. Możecie również pisać w komentarzach, która postać Wam się w ogóle podobała z dzisiaj pokazanych najbardziej, chętnie sobie poczytam. No i kciuka w górę, o kciuku w górę pamiętajcie, kciuka w górę zostawcie. No i co, chyba tyle, chyba wszystko powiedziałem, dziękuję Wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!